drużynowa jak drużynowa, no wszyscy musieli dać z siebie maksimum, tak? Tutaj wszyscy pojechali rewelacyjnie tą czasówkę. Cały team pojechał naprawdę równo, optymalna trajektoria. Myślę, że no, gdzieś tam jakieś parę rzeczy by się znalazło do korekty, ale generalnie bardzo równy, dobry wyścig. Jest progres i ja jestem z tego zadowolony generalnie. To jest wyścig po mieście, rundy, bardzo często mijamy linię mety. Będzie szybko na pewno, bo to jest wyścig dosyć krótki jak na młodzieżowców, 135 km to jest tak naprawdę dla nich nieduży dystans. Będzie szybko, dynamicznie. Ciężko powiedzieć, czy te ekipy prowadzące dzisiaj już po tym pierwszym dniu nie pokuszą się o taką kontrolę tego wyścigu. Ale no, nie jest powiedziane, że peleton się nie porozrywa na małe grupy i że tutaj nie dojedzie jakiś mały odjazd. W pozorom na czasówce no, widać było, że ten podjazd daje się we znaki na dużej intensywności, a pokonywany pięciokrotnie no, to naprawdę pokaże, kto tutaj zachował najwięcej sił na końcówkę. No, myślę, że nie wygra tutaj przypadkowy zawodnik. Zapraszają PKN Orlen i Czesław Lang.